Ten odcinek będzie dla nas zagadką i niespodzianką, ponieważ znaleźliśmy przypadkiem potężny niemiecki schron przeciwlotniczy w jednym z byłych niemieckich miast znajdujących się w Polsce. Jest to bardzo duży kawał betonu, do którego chcemy się dostać, ale żeby tam wejść, najpierw musimy pokonać te całe kłębowisko butelek, śmieci i tak dalej. Trzymajcie kciuki, żebyśmy wyszli w całości. O, ja pierdziel, fajmonki. Będzie ciężko. Zamawiamy hasiok. Zobaczcie, co tam jest dalej, jest. Flaszki. I to go idzie, aż tam to się nagrywa, rozumie? Oczywiście. No to powiem tak, jakim trzeba być debilem, żeby tak... Słuchajcie, zobaczcie. To posyć trochę rękę. Same szkło. Daj to. O, sama żubrówka. Sama żubrówka. Teraz... Kolani, tam jest gdzieś wejście w cholerę. Szukamy innego. Nie, to jest najlepsze. Wiecie co? Marek miał rację. Obeszliśmy cały schron i to wejście, które wybraliśmy jako pierwsze, okazało się najlepsze. Panie Marku, jak nam idzie? Co? Nie przejdziemy. Co? Nie przejdziemy. Nie? Panie Marku, jakie są realne szanse na to, żeby tam się dostać? Tak jak widzę, jak załatwisz duży hasiok, to znaczy śmietnik, to wejdziemy może kiedyś, ale nie dziś. Nie ma szansy. Jakaś osoba mająca w pobliżu knajpę, sprzedająca alkohol, wrzuca... bo nie wierzę, żeby to osoby z garażu aż tyle alkoholu wypiły. Kolega tam pokaże, jak to dalej wygląda, proszę bardzo. Spójrzcie. Nie wiem, czy coś widzicie, ale jest nie najciekawiej. Tam nie ma co iść dalej. Śmieci. Każde wejście zarzucone śmieciami. A taki piękny schron. Pokażemy wam go z góry. No to zaczynamy. To jest wejście, którym chcieliśmy wejść. Spójrzcie, ile tu mamy betonu. Schron ten wciśnięty jest między garaże i z tymi garażami, zupełnie jak z ogródkami, sytuacja wygląda w ten sposób, że tam, gdzie są, tam zawsze zostaje syf. Zawsze jest mrót, zawsze jest maraz. Spójrzcie, tutaj mamy jedno z wejść ewakuacyjnych zawalone. Jak widzicie, opony, nie opony i tak dalej. Tutaj mamy widoczne zbrojenia. Przejście. Jesteśmy znowu nad jakąś częścią, do której się wchodziło. Spójrzcie. Tam, jak spojrzycie na wprost, kolejne wejście. Również zawalone śmieciami. Główny jakby korytarz tego schronu, który tam z kolei gdzieś skręca. Kolejne wejście zawalone śmieciami. Następna klatka schodowa, można powiedzieć. Pode mną
kolejne wejście. Zobaczcie. Schron skręca. Znowu skręcamy. Kolejne wejście do tego schronu. Postaramy wam się to jeszcze pokazać z powietrza, bo tutaj kolega właśnie sobie filmuje. Ale zobaczcie, jakie to jest duże. Zaczęliśmy tam, skończyliśmy tu. Tutaj, i co, zakończymy? W tym momencie nadszedł czas na koniec tego jakże pasjonującego odcinka. W tym miejscu mieliśmy zakończyć nasz odcinek, ale nie bylibyśmy sobą, gdy przejeżdżamy tyle kilometrów, żeby odpuścić. Chwila szukania, chwila grzebania w internecie i mamy nowy cel, który znajduje się tak naprawdę zupełnie niedaleko. Lecimy dalej. Parę minut później znajdujemy kolejny schron przeciwlotniczy. O podobnej budowie, ale troszeczkę mniejszy. Teraz mamy porównanie do tego, ile tamten schron jest schowany w ziemi, a ile tu widać betonu jeszcze. No jak widzicie, tam wystawały 2 metry schowane. No przynajmniej. Tak, macie tutaj łączenie właśnie, o, tu. To tyle tam było, można powiedzieć, w ziemi. No jest to jednak potężny kawał betonu. Szybki rekonesans otoczenia schronu i znajdujemy wyjście. No to trzeba wejść. Nie udało nam się wejść do tego pierwszego schronu, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie poszukali jeszcze czegoś tutaj w rejonie. Mamy prawie identyczny schron, rozdzieliczony. Wchodzimy do środka. Znaczy, ja już jestem teraz kolega. Czego się gapi? Przyczyną mi to. Spójrzcie, jakie zawiasy potężne. Śmieci tradycyjnie. Mówiłem buty zmienić. Mówię, śmierdzi trupem. Słuchajcie, schron jest niestety zalany wodą. A my nie mamy niestety gumowców. Także dalej niestety nie wejdziemy. No ale wygląda prawdopodobnie tak samo z tej strony jak tamtej. Na tą okoliczność nie byliśmy przygotowani. Nie wzięliśmy gumowców. Zostało nam pooglądać, jak to wygląda, zrobić parę zdjęć i szukać następnego obiektu. Tym obiektem okazała się być duża chłodnia kominowa, albo jak inni to nazywają, muchołapka.
Jakieś 100 metrów dalej znajduje się druga muchołapka, w której teraz jesteśmy. Kto by się spodziewał, że kolega normalnie tak się rozgada w tym odcinku? Cóż, myśleliśmy, że ten odcinek będzie totalnie nieudany. Nieudany, bez pomysłu, ponieważ lekko zniechęciliśmy się tym pierwszym schronem, do którego nam się nie udało wejść. Nie udało się wejść, z racji tego, że ludzie zostawiają za sobą wszędzie syf. No i butelki i całą resztę. Ale... Dzięki informacjom ludzi... Porozmawialiśmy z miejscowymi, którzy sprzedali nam informacje odnośnie innych tego typu schronów. I tym oto sposobem wylądowaliśmy między innymi tutaj. W muchołapce. Muchołapka albo chłodnia kominowa, jak to woli. Obok tego znajduje się drugi schron o bardzo podobnej budowie. Byliśmy wewnątrz, co widzieliście. Czyli dzień, powiedzmy, udany. No to co? Widzimy się w następnym odcinku. Do następnego. Jak to kolega właśnie określił? No kończ, już sadzimy. Cześć. W programach telewizyjnych uczą, że jeżeli zgubisz się w lesie, idź za rzeką, czy szukaj innych punktów, które świadczą o obecności cywilizacji. W naszych realiach wygląda to w ten sposób, że jeżeli zgubisz się w lesie, szukaj śmieci. Tam, gdzie śmieci, to albo ogródki, albo garaże.